Centrum Usług Wspólnych to wymierne korzyści, przekonywał Jędrzej Bujny, który na posiedzeniu Komisji Edukacji zapoznał radnych i dyrektorów szkół i przedszkoli z funkcjonowaniem jednostki prowadzącej wspólną rachunkowość dla wszystkich placówek oświatowych. Centrum Usług Wspólnych, czyli wprowadzenie wspólnej administracji i księgowości dla wszystkich placówek oświatowych, pozycji mających przynieść oszczędności w leszczyńskiej oświacie. Jakie te oszczędności mają być, tego Jędrzej Bujny, radca prawny, który mówił o Centrum Usług Wspólnych, powiedzieć nie potrafił. Pewnym problemem, tak mi się przynajmniej wydaje, z którymi wszyscy będziemy się musieli zmierzyć, zarówno chcąc, żeby CUBY funkcjonowały, jak i atakując tą koncepcję, jest, proszę Państwa, to, że mówimy o pewnej instytucji, która funkcjonuje od 1 stycznia 2016 roku. Także mówimy o instytucji, która jest wyjątkowo świeża. Stąd powoływanie się na jakieś doświadczenia takich czy innych gmin, takich czy innych miast jest obarczone pewnym ryzykiem. Tak, związane z tym, że takich klasycznych doświadczeń zwyczajnie jeszcze nie ma. Wymieniając zalety CUBY, Jędrzej Bujny mówił też o rezygnacji z powielania tych samych czynności w różnych jednostkach, poprawie jakości i profesjonalizmu procesu wsparcia dla samorządu, łatwiejszej kontroli i lepszego obiegu praktyk oraz wiedzy. Jędrzej Bujny tłumaczył, że jeśli CUBY dotyczyć będzie tylko placówek oświatowych, to nie przyniesie to efektu. Musi obejmować także inne jednostki. Propozycje radcy prawnego nie wywołały optymizmu wśród gości komisji. Radni będą o CUBY jeszcze dyskutować. Trudne decyzje przed samorządem Leszna, mówił Grzegorz Rusiecki, zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji.